Na samo zakończenie ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że prezydent Biden wydał pozwolenie na przedłużenie misji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej do roku 2030, aby największe agencje kosmiczne świata mogły przez kilka kolejnych lat wspólnie kontynuować przełomowe badania w najbardziej zaawansowanym kosmicznym laboratorium. A co będzie później? Jaki los czeka ISS po roku 2030? O tym dowiecie się z dzisiejszego materiału. Jeśli jednak śledzicie temat ISS na bieżąco, to wiecie, że od jakiegoś czasu jest z nią coraz więcej problemów. Były wycieki, pożar, próby łatania dziur w poszyciu, na szczęście zakończone sukcesem. Ostatnimi czasy co kilka miesięcy dowiadujemy się o kolejnych awariach. Czy warto więc inwestować corocznie kilka miliardów dolarów w dalsze utrzymywanie stacji? Jak stwierdził obecny administrator NASA Bill Nelson, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest niczym latarnia morska pokojowej międzynarodowej współpracy naukowej i od ponad 20 lat zawdzięczamy jej ogromne osiągnięcia naukowe, edukacyjne i technologiczne z korzyścią dla całej ludzkości. Według NASA posiadanie stacji kosmicznej na niskiej orbicie okołoziemskiej jest niezbędnym elementem każdego programu załogowych lotów kosmicznych. Nieważne, czy chcemy lecieć na Księżyc, na Marsa, czy nawet dalej, na któryś z księżyców gazowych olbrzymów na przykład. Eksperymenty przeprowadzane na pokładzie stacji orbitalnej umożliwiają prowadzenie badań wpływu promieniowania, mikrograwitacji na ludzki organizm podczas długiego pobytu w kosmosie. NASA już teraz ma zaplanowane do roku 2036 różnego rodzaju eksperymenty, które są możliwe do wykonania tylko przy użyciu właśnie jakiejś stacji kosmicznej. Oprócz tego również Europejska Agencja Kosmiczna ma w planach miesięczne, półroczne i roczne misje, podczas których skupiać będą się na badaniach zmian zachodzących w organizmach astronautów odbywających długie misje kosmiczne. ISS służy również do prowadzenia testów technologii, które używane będą w przyszłości w załogowych misjach kosmicznych. Mowa przede wszystkim o takich technologiach jak systemy oczyszczające powietrze i wodę, produkcja żywności, uprawa roślin w warunkach mikrograwitacji, produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, aż po skafandry kosmiczne, które testuje się podczas spacerów na zewnątrz stacji. Ciągłe zaangażowanie USA w realizację projektu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ma zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność, a także rozwinąć badania i technologię niezbędną do powrotu na Księżyc w ramach programu Artemis oraz utorować drogę do pierwszej załogowej misji na Czerwoną Planetę. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Ready to begin seeking the sands of past life. Jak wiadomo, coraz więcej krajów jest zainteresowanych podbojem kosmosu, w szczególności Chiny, które rozwijają się teraz w zastraszająco szybkim tempie. Rząd USA i władze NASA wiedzą więc, że jeśli nie chcą przegrać nowego kosmicznego wyścigu, a taki w tym momencie niewątpliwie ma miejsce, muszą mieć własną stację na orbicie. Jak podkreśla Bill Nelson, ważniejsze niż kiedykolwiek jest to, aby Stany Zjednoczone nadal przewodziły światu w rosnących sojuszach międzynarodowych oraz modelowaniu zasad i norm dla pokojowego i odpowiedzialnego korzystania z kosmosu. No, brzmi to jak propaganda, ale w sumie jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego stylu życia i chyba troszkę w tym jednak prawdy jest. Ale to jest temat na osobny odcinek, więc lećmy dalej. Jak widać, USA nie ma zamiaru zrezygnować ze stanowiska lidera w kosmosie, a jeśli chcą oprócz tego wznowić załogowe misje na Księżyc, ISS pozostaje niezbędnym, wręcz kluczowym elementem. Pomimo tego, że wymaga coraz częstszych napraw, a jej roczne utrzymanie kosztuje średnio 3 miliardy dolarów. Przedłużenie misji ISS do 2030 roku daje Amerykanom kilka dodatkowych lat na zbudowanie nowej stacji Gateway, która została zaproponowana jako część programu Artemis. A być może, jeśli nie NASA, to któraś z firm prywatnych zbuduje swoją własną stację. Tu przypomnę, Gateway to jest stacja na cislunarnej orbicie, takiej wydłużonej orbicie wokół księżycowej, która zbliża się do Ziemi oraz do Księżyca. A więc z jednej strony można na przykład zaopatrzyć taką stację, nie potrzeba już wysyłać bezpośrednio na Księżyc różnego rodzaju towarów. Potrzeba dużo mniej energii do tego, żeby dolecieć do stacji w jej najwyższym, najbardziej oddalonym od Księżyca punkcie,
mówię to o orbicie. No a potem stacja razem już z załadowanym towarem leci sobie w pobliże Księżyca i tam może nastąpić rozładunek. Okej, a co stanie się z ISS, gdy jej wydłużony termin przydatności ostatecznie dobiegnie końca? 2 lutego dowiedzieliśmy się z komunikatu prasowego NASA, że stacja zostanie zniszczona w styczniu 2031 roku. Orbita stacji zostanie obniżona, a kiedy znajdzie się już nad górnymi warstwami atmosfery, no wróci na Ziemię, bo zacznie po prostu hamować o cząstki w atmosferze, a potem już coraz grubszej warstwy coraz bardziej będą wyhamowywały stację. Dokładnie najpierw częściowo spłonie w atmosferze, a jej pozostałości zostaną strącone do tak zwanego punktu Nemo. Jest to niezamieszkały region w południowej części Oceanu Spokojnego, odległy od najbliższego lądu o prawie 2700 km. Punkt Nemo to najbardziej niedostępne miejsce na Ziemi i zarazem prawdziwe oceaniczne cmentarzysko kosmicznych wraków. Pierwsze zostały strącone tam na początku lat 70., a do tej pory swój żywot zakończyło tam ponad 260 różnego rodzaju statków kosmicznych, sond i innego typu kosmicznego sprzętu. Także, moi drodzy, taki los czeka Międzynarodową Stację Kosmiczną. Służyła nam długo, służyła nam właściwie bez większych awarii, bez żadnej tragedii, tak jak nie moglibyśmy tego powiedzieć w przypadku stacji Mir. Więc trochę łezka w oku na pewno się zakręci. Całe moje dorosłe życie tak naprawdę stało pod właśnie symbolem Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no bo w 2000 roku ona gdzieś tam już rozpoczęła na dobre swoje funkcjonowanie i już 22 lata jest z nami. 22 lata przeprowadzone są tam eksperymenty, 22 lata działa dla dobra ludzkości i rozwoju technologicznego. Także smutno nam będzie, ale cóż, każdy sprzęt czeka taki właśnie los. I tak samo jak niechybnie nastąpi koniec Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, tak nastąpił już teraz koniec tego odcinka. Więc moi drodzy, zapraszam Was serdecznie na Instagram Astrofazy, na nasz drugi kanał Astro Chill Out. Dziękuję serdecznie wszystkim patronom i wspierającym i widzimy się w kolejnym szorcie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Hej, moi drodzy, mała dygresja na temat ISS, więc w sumie nie dygresja, no bo jakby nie patrzeć, dalej pozostajemy w temacie. Ale dygresja w postaci historii, która przypomniała mi się ostatnio właśnie w kontekście Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Otóż około roku 2002-2003 może siedzieliśmy na jakiejś imprezie, domówce na balkonie. Ze mną była tam jeszcze koleżanka, kolega, mniejsza o większość, kilka osób. Nagle na niebie zauważyliśmy właśnie bardzo jasny punkt. Jasny punkt, który no, zwrócił naszą uwagę, bo był tak jasny przynajmniej jak planeta Wenus i przemieszczał się po niebie, aż w pewnym momencie zniknął. Zaczął blednąć, tak jakby ktoś przyciemniał światło i po prostu zniknął. Okej, no dosyć ciekawa rzecz, każde z nas zwróciło na to uwagę, ale jak to na imprezie, coś przykuło naszą uwagę i wróciliśmy z powrotem do mieszkania. Ale mniej więcej po półtorej godziny, więc całkiem niezły interwał jak widzicie i niezły timing, po półtorej godziny wyszliśmy znów na balkon. No i cóż, tutaj już pewnie spodziewacie się tego, co tam zastaliśmy. Otóż oczywiście znajdowało się tam znowu to światło i znowu leciało przed nami i w pewnym momencie, kiedy zaczęliśmy je pokazywać, zaczynał ten jego blask blednąć, a następnie zniknęło. Więc tutaj przypomnę, to były czasy, kiedy nie mieliśmy jeszcze takiej popularyzacji kosmosu jak teraz. Nie było kanałów na YouTubie takich jak Astrofaza, nie było za bardzo w telewizji programów na temat kosmosu. Jeśli już działo się coś bardzo spektakularnego, jak na przykład lądowanie Pathfindera na Marsie, no to owszem, byli tam eksperci, którzy opowiadali o tym, co się będzie działo, jakie to ma znaczenie dla ludzkości, ale nie było tam tego takiego popularyzatorskiego zacięcia, żeby pokazać to w kontekście tego, co możemy na co dzień zobaczyć, więc nikt nie tłumaczył, czy coś takiego, że teraz na niebie będziemy widzieli taki mocny, jasny punkt, który będzie po prostu właśnie Międzynarodową Stacją Kosmiczną, albo przynajmniej ja nie trafiłem na takie programy, więc no cóż, zaczęliśmy się zastanawiać, cóż to takiego może być, no i za każdym razem, kiedy zaczęliśmy zwracać na to uwagę, źródło światła po prostu zaczynało przygasać, więc wyglądało to tak, jakby świadomie ktoś zauważył, że obserwujemy to coś i zaczął wyłączać światło. UFO? Dron? Motolotnia ze światłem? No przerzucaliśmy się różnymi interpretacjami tego,
coś nas śledzi. Oczywiście okazało się, że to Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, która podróżuje 400 km ponad powierzchnią naszej planety, więc kiedy dla nas już jest po prostu noc, bo Słońce zaszło za horyzont, to Stacja Kosmiczna jeszcze przez jakiś czas z takiej wysokości to Słońce widzi i odbija jego promienie słoneczne, przez co właśnie na tej nocnej stronie, na naszym nocnym niebie po prostu bardzo mocno świeci. Ale po pewnym czasie też wchodzi w swój cień Ziemi i też gubi to Słońce, bo z jej perspektywy zachodzi ono za horyzont. I co się wtedy dzieje? No po prostu zaczyna przygasać, bo tych promieni słonecznych odbija coraz mniej, aż w końcu przestaje je odbijać w zupełności. I już Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wtedy nie widzimy. Jak więc widzicie, każdemu może zdarzyć się nadinterpretacja. Ważne jest, żeby dowiedzieć się ostatecznie, o co chodziło, a poszperałem wtedy i faktycznie dowiedziałem się, że to była Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Aczkolwiek wtedy szperanie było za informacjami oczywiście dużo trudniejsze niż dzisiaj. No dobra, to by było na tyle.